Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i zapraszam do wysłuchania odcinka podsumowującego naszą wspólną przygodę w Legacy of Kain Defiance. Tak, wreszcie udało mi się usiąść i nagrać ten odcinek. No, jeszcze nie został nagrany, ale skoro zacząłem, to mam nadzieję, że dzisiaj go skończę. Przepraszam oczywiście za to, że tak długo to trwało, ale były ku temu dwa powody. Pierwszy, maraton nocnych zmian w pracy, tak więc rano się wraca, nie ma się na nic ochoty, a później jak człowiek wstaje, to też ma własne życie. A drugi powód to po prostu nie miałem weny. Nie miałem pomysłu, co tutaj powinienem zawrzeć, co powinienem ująć, co powiedzieć, jak powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Wena dopiero przyszła dzisiaj, jak wracałem z pracy, była chyba, nie wiem, 10 po czwartej nad ranem. Dziwna pora, ale wróciłem do domu, usiadłem, napisałem na kartce wszystko, co powinienem tutaj ująć. No i mam nadzieję, że będzie to miało jakieś ręce i nogi. I teraz pierwsza najważniejsza zmiana w tym nagraniu, a raczej w odniesieniu do poprzednich takich nagrań podsumowujących. W tle zawsze był jeden statyczny obrazek, ewentualnie dwa, trzy, które gdzieś się tam przewijały i zmieniały. Tym razem postanowiłem umieścić tutaj bonusową zawartość płyty z grą, tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się właśnie z tymi materiałami bonusowymi. Oczywiście przepraszam, jeśli będę jakoś przymulał, ale od samego rana pada deszcz i sami wiecie, jak to jest. Człowiek jest taki, ni to w lewo, ni to w prawo, tak. Najlepiej położyć się, zakopać się pod kocem i nie wychodzić stamtąd do wieczora. Ale to nie jest materiał pogodowy, tylko odcinek podsumowujący, tak więc zacznijmy to, po co się tutaj zebraliśmy. Wow. W grze przyjdzie nam wcielić się w dwójkę dobrze znanych z poprzednich części bohaterów, czyli Kaina oraz Raziela. Pierwszy z nich jest najpotężniejszym z wampirów, któremu los zgotował wyzwanie, można by powiedzieć, na miarę jego potęgi. Ma on stać się strażnikiem równowagi, który kiedyś doprowadzi do odnowienia krainy Nazgod, która popadła w ruinę na skutek wojny pomiędzy wampirami oraz czarodziejami. Raziel z kolei wiele wieków temu był najważniejszym i najbardziej zaufanym z oficerów Kaina, który w porywie gniewu strącił go w otchłań Jeziora Potępienia i skazał na wieczne męczarnie oraz potępienie. Raziel, pomimo iż nie poniósł śmierci jako wampir, nie przestał tak naprawdę istnieć. Starożytny bóg powołał go do życia, nadając mu widmową postać łowcy dusz i wysłał do Nazgod na spotkanie właśnie z Kainem. Od tej pory wszystko dąży już tylko do jednego. Ostatecznej i nieuniknionej konfrontacji pomiędzy dwójką naszych bohaterów, której wynik tak naprawdę nie jest do końca znany i pozostaje jedną wielką tajemnicą. Oczywiście, to co przed chwilą powiedziałem, to jest ujęcie fabuły, jakie przedstawiło, można by powiedzieć, jest to przedstawienie minimalistyczne i ogranicza się tylko i wyłącznie do faktów na temat dwójki naszych bohaterów. Jednak oczywiście nic nie dzieje się bezcelowo. Był to zabieg jak najbardziej celowy. Celowy dlatego, ponieważ fabuła, z jaką mamy do czynienia w Legacy of Kain Defiance, jest strasznie pokrętna i jest strasznie rozbudowana o tak wiele elementów, że jakieś, powiedziałbym, bardziej sensowne zebranie ich w jedną wielką całość bez zdradzenia tego, co dzieje się w grze, jest tak naprawdę jest niemożliwe. I to jest wielką, ale naprawdę wielką zaletą tej gry, ponieważ zmusza ona poniekąd gracza do przeżycia tej całej historii samemu, a nie tylko po przeczytaniu gdzieś w recenzji czy opisie, co w grze się dzieje i o co chodzi. Nie, jeśli chcemy się dowiedzieć wszystkiego, co się dzieje, o co chodzi w tej historii, jak ona się kończy, jak ona bardzo ładnie się zazębia, gracz musi sam usiąść, przejść tą grę. No, ewentualnie może sobie obejrzeć gdzieś, na YouTube na przykład. Tak więc fabuła jest tutaj jak najbardziej na plus. Jednak na plus dla osób, które są już zaznajomione z serią Legacy of Kain. Osoby, które zaczną swoją przygodę z tą serią od tej części właśnie, zupełnie nie będą wiedziały, o co chodzi. I to jest fakt. Takim osobom pozostanie jedynie radość z walki, bo nic innego im tak naprawdę nie pozostanie, tylko walka, walka i przechodzenie kolejnych etapów. I tutaj przejdziemy do pierwszej poważnej zmiany w stosunku do poprzednich części. System walki został tutaj
wykokszony do granic możliwości. Obaj bohaterowie dysponują potężnym orężem, który sieka przeciwników na plasterki, przepraszam bardzo, zmieniając ich wsikającą krwią fontannę, bo inaczej tego tak naprawdę nie można ująć. Krew leje się hektolitrami. Sceny walki są widowiskowe i od razu tak naprawdę przywołują w pamięci te, które możemy zobaczyć w Devil May Cry. Swoją drogą, Bogoc, rusz dupę, nagraj. Tak jak wspomniałem, każdy z naszych bohaterów dysponuje własnym zabójczym orężem i każda z broni posiada swoje indywidualne własności oraz moce, co czyni walkę jeszcze bardziej zróżnicowaną pod tym względem. Nasi bohaterowie jednak nie są wyposażeni jedynie w broń białą, jak dobrze pamiętamy. To stwierdzenie, można by powiedzieć, za bardzo nie pasuje do Raziela, ponieważ on takiej typowej broni białej nie posiada, jednak dobrze wiecie, o co mi chodzi. Każdy z nich posiada również moc telekinezy, dzięki której możemy sobie odrobinę urozmaicić walkę, przytrzymując przeciwników, przyciągając ich do siebie, czy też rzucając na ściany, albo po prostu topić ich w wodzie, co swoją drogą czasami ułatwia rozgrywkę. Pozwólcie, że się napiję. Jednak jest to tylko i wyłącznie dodatek do całej rzezi, która dzieje się na ekranie. Telekineza bardziej przydaje się do odblokowywania przejść w wyznaczonych do tego miejscach. I to chyba tak naprawdę było jej główne założenie twórców podczas tworzenia, przynajmniej ja tak uważam, podczas tworzenia tej właśnie mocy. Tak więc, jeśli chodzi o system walki, stał się on o wiele bardziej widowiskowy, jak już wcześniej wspomniałem, w porównaniu z na przykład Soul River 2. Jest o wiele więcej akcji, dynamizmu, finezyjnych kombinacji ruchów. Z jednej strony jest to wielki plus, jednak z drugiej strony duży minus tego tytułu. Fakt ten tłumaczyłem już podczas rozgrywki i zdania co do tego do tej pory nie zmieniłem i zmienić raczej nie zmienię. Twórcy gdzieś po drodze, oczywiście moim zdaniem, zatracili sens tego, czym seria Legacy of Kain tak naprawdę jest. Soul River 1, jak również 2, były grami przygodowymi z elementami zręcznościowymi, w których był dodatek walki. O wiele mniej finezyjnej i widowiskowej niż w Defiance, to fakt. Każdy to potwierdzi, ale wszystkie te trzy elementy idealnie ze sobą współgrały w Soul River 1 i w Soul River 2 oczywiście. W tej części na pierwszy plan niestety wychodzi walka i ciągnie się ona aż do samego końca, co moim zdaniem nie jest dobre. Nie chodzi mi o to, że walka się ciągnie do samego końca, bo jakoś musimy przeżyć, ale to, że wychodzi na pierwszy plan do samego końca jest to uwidocznione. Każda gra powinna moim zdaniem być wyważona pod każdym względem, czyli równowaga pomiędzy walką, przygodą, elementami zręcznościowymi. Tutaj szala wagi przechyla się zdecydowanie na elementy hack and slashowe, zatracając gdzieś po drodze właśnie element przygody, jak i element zręcznościowy całej tej serii. One oczywiście są, ale natłok walki wywołuje wrażenie, że po prostu przechodzimy kolejne rejony, likwidując coraz to nowszych przeciwników. Jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, to tutaj bez dwóch zdań wszystko poszło do przodu. Raziel ponownie będzie przemierzał zamglone pustkowia podziemia, gdzie przyjdzie mu zmierzyć się z mocami starożytnego boga, który go ożywił. Kain natomiast powróci do twierdzy Serafinów w poszukiwaniu dziadka z laską, czyli Mobiusa. Będziemy mieli również okazję zwiedzić takie miejsca jak zbezczeszczone, przepraszam bardzo za przejęzyczenie, kolumny, dawno opuszczone przez swoich mieszkańców cytadele wampirów, a także na przykład katedrę Avernus, nie pamiętam jak się to wymawia. I wszystkie te, jak również inne miejsca, wyglądają po prostu bajecznie. Grafika w tej grze poszła o kolejny krok dalej i twórcy wykonali kawał, ale to naprawdę kawał znakomitej roboty podczas prac nad lokacjami, sprawiając, że te pomimo braku życia tętnią nim pełną parą. Wnętrza kościołów czy też innych katedr wyglądają po prostu bajecznie. Wnętrza cytadel, zamków, lochów i innych podziemnych
Przepraszam bardzo. Korytarze tworzą taką aurę tajemniczości, czym dodatkowo podsycają i budują klimat rozgrywki. A o klimat przecież w tej serii właśnie chodzi. Gra jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo klimatyczna, a genialnie prezentująca się grafika dodatkowo to wszystko podsyca. Do klimatycznego ognia Oliwy dolewa również oprawa dźwiękowa, ale pod tym względem ta seria gier nigdy nie kulała i nie można jej było nic nigdy zarzucić. I w tym przypadku jest tak samo. Fakt faktem, że mamy tutaj tylko kilka utworów na krzyż, ale sposób ich użycia jest wymierzony perfekcyjnie i twórcy z ich używaniem nie przesadzali, a twórcy niektórych gier naprawdę mają tendencję do przesadzania co z niektórymi utworami. I w tej grze to wszystko sprawia, ta muzyka, która pojawia się wtedy, kiedy powinna, sprawia, że te momenty takie klimatyczne stają się jeszcze bardziej klimatycznymi. Wiem, masło maślane, ale nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Ale można powiedzieć tak, klimat, klimat i jeszcze raz klimat, koniec, kropka. Jednak skoro o oprawie audiowizualnej, skoro jestem przy tej oprawie audiowizualnej, już mi się język plącze, to warto tutaj wspomnieć o największym mankamencie tej części, czyli o kamerze. Tak, taki efekt audiowizualny jak diabli, ale jakoś mi się to tak zgrało. Ta dolegliwość towarzyszy nam od samego początku, czyli od Soul River 1. Zaczynając ten projekt, miałem nadzieję, że twórcy w tej właśnie części, czyli Defiance, coś poprawili, że coś zmienili. Niestety byłem w błędzie i to w bardzo wielkim błędzie. Tutaj jest znacznie gorzej niż było. W poprzednich częściach kamera dawała nam się we znaki przeważnie podczas elementów zręcznościowych. W tej odsłonie daje się we znaki praktycznie cały czas, uniemożliwiając momentami normalną eksplorację terenu czy jakichś pomieszczeń. O ile w poprzednich częściach można się było do tego w pewien sposób przyzwyczaić, tak w tej części była to przeszkoda po prostu nie do pokonania i psuła radość z całej rozgrywki. I psuła do praktycznie z samego końca. Kolejnym minusem tej gry jest sterowanie, a raczej jego pewien element, o którym chyba zresztą już wspominałem podczas mojej rozgrywki. Mam tutaj na myśli autonamierzanie przeciwników. Nie rozumiem, po co twórcy dali do gry coś, co nie spełnia swojego zadania. No, dobra, może i odrobinę spełnia, ale nie spełnia tak, jak powinno. Jeśli mamy do czynienia, powiedzmy, z dwójką przeciwników, to jeszcze da się jakoś przeżyć. Jednak, kiedy liczba przeciwników wzrasta do 4, 5, 6 czasami tak bywało, o ile mnie pamięć nie myli oczywiście, to nasz bohater, niezależnie od tego, czy jest to Raziel, czy Kane, zaczyna zachowywać się jak małe dziecko w sklepie ze słodyczami, nie wie po prostu, gdzie ma iść, gdzie spojrzeć, ani za co się chwycić. Autonamierzanie w takich sytuacjach jest bezużyteczne i lepszym rozwiązaniem jest po prostu ślepe brnięcie do przodu i machanie bronią jak opętany, ponieważ postać, którą kierujemy, i tak sama z siebie zmienia cel, jaki chce atakować. Tutaj chciałbym jeszcze powrócić na chwilę do spraw związanych z fabułą i elementem, który zapewne w dniu premiery był wielkim zaskoczeniem dla wielu fanów gry i mam tutaj na myśli możliwość, jaką dali nam twórcy, czyli sterowanie dwiema postaciami naprzemiennie. Naprzemiennie. Jeden git. Ogólnie, seria Legacy of Kain kojarzy się tylko i wyłącznie z postacią Raziela, przynajmniej mi się tak kojarzy, ponieważ właśnie jego poczynaniami mieliśmy okazję sterować od samego początku. Soul River 1, Soul River 2. W Defiance dostaliśmy natomiast do dyspozycji również postać Kane'a, aby poznać jego losy, jego rolę, jaką odegrał w ostatecznej walce o krainę Nazgoth. I muszę przyznać, że była to dla mnie bardzo miła niespodzianka, jednak takie wprowadzenie drugiej, grywalnej postaci wprowadziło ze sobą również podział ról pomiędzy dwójkę tych bohaterów. Nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę, ale sekwencje z Kane'em kładły głównie nacisk na walkę. Bardzo mało było elementów logicznych czy też zręcznościowych. Natomiast u Raziela było zupełnie na odwrót. To on musiał więcej kombinować i torować sobie czasami drogę rozumem, a nie zwykłą brutalną siłą. Jednej osobie takie rozwiązanie oczywiście przypadnie do gustu. Mi, no, niekoniecznie. Ja jednak przywykłem, tak jak wspomniałem ileś tam minut wcześniej, do tego, że gry spod nazwy Legacy of Kain są
wyważone pod każdym elementem. Tutaj właśnie znowu odwołanie do Soul River 1 i Soul River 2. I zanim zakończę ten odcinek, chciałbym tutaj zatrzymać się jeszcze przy jednym elemencie, a mianowicie tytule gry. Legacy of Kain Defiance. I teraz jestem ciekaw, czy ktoś z Was sprawdził, co oznacza słowo Defiance. Bo ja na samym początku nie sprawdziłem i dopiero po zakończeniu serii, już nie potrafię nic wymyślić, nie potrafię się wysłowić, sprawdziłem, co oznacza słowo Defiance i według słownika internetowego link.pl, nie mam papierowego, gdzieś mi się zawieruszył, oznacza nieposłuszeństwo, opór, rzucić komuś wyzwanie, prowokować do konfrontacji. Jest to też określane jako wbrew rozkazom. Ktoś wydaje nam rozkaz, my się sprzeciwiamy, czyli wbrew rozkazowi. I myślę, że tytuł w 100% oddaje to, czego byliśmy świadkami w przypadku Raziela. I tylko i wyłącznie Raziela. Chyba, że ja coś pominąłem. Raziel wykazał się wolną wolą. Miał prawo wyboru, z którego skorzystał, czym samym okazał nieposłuszeństwo swojemu panu i jednocześnie wybawicielowi. Ośmiorniczka chciała, aby Raziel był jego pożeraczem dusz, aby polował i karmił go nowymi duszami, tym samym wzmacniając jego siły. Nasz bohater powiedział, a takiego wała, mam wolną wolę i zrobię, co ja będę chciał. I tak właśnie dochodzimy do końca tego nagrania. Mam nadzieję, że nie przymulałem, mam nadzieję, że jakoś uda mi się to sensownie pociąć, żeby nie było jakichś większych pauz. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie i tak, kolejny projekt. I tutaj chciałbym powiedzieć, kiedy on się ukaże, ale niestety nie mogę. Tak jak Wam wspomniałem, w pracy mam teraz zmianę nocną. Najczęściej jest to od 20 do 4 nad ranem. Przyjeżdżam do domu. Nie mam sił czasami po prostu na to, żeby coś nagrać. A na siłę też nie mam zamiaru siadać i nagrywać nowej serii, bo to może skończyć się katastrofą większą niż zazwyczaj. Ktoś by mógł teraz powiedzieć, no będziesz miał weekend do nagrywania. No niestety, szefostwo zażyczyło sobie, raczej wymyśliło sobie takie coś jak inwentaryzacja. 9, 10, 11 listopada, tak więc weekend i święto najprawdopodobniej przepadają. Może uda mi się nagrać coś z nowej serii teraz w ciągu tygodnia, ale nie wiem jak będę z czasem. Mam też swoje własne prywatne życie, którego nie mam zamiaru odkładać na bok, tak więc naprawdę nie podam Wam daty, kiedy nowy odcinek się pojawi. Być może będzie tak, że w ciągu tygodnia albo pod koniec tygodnia pojawi się jeden, dwa odcinki takie powiedzmy pilotażowe, a z nową serią pełną parą ruszymy dopiero w następnym tygodniu, bo wtedy jest zmiana popołudniowa, tak więc przed pracą ewentualnie, a już na pewno po pracy jak wracam, będę miał czas, żeby coś nagrać i robić sobie zapas filmów właśnie na takie ewentualności, na takie wypadki, jak jest w tym tygodniu właśnie. A oczywiście będzie to seria z gry Fear 3. Alma powróci. Musi kiedyś wrócić. Będzie to trzecia i ostatnia. Będzie to trzecie i ostatnie spotkanie z tą małą dziewczynką. Do serii z wampirów również powrócimy. Nie porzucimy jej. Czeka jeszcze Blood Omen 2. W Blood Omen 1 nie będę grał, ponieważ tej kopii nie posiadam. A nie chcę jakoś, wiecie, piracić gry. Tak więc ja już kończę. Mam nadzieję, że Wam cała seria się podobała. Mam nadzieję, że to nagranie było jakoś znośne. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym projekcie. Na razie.